Dom przy drodze głównej wygląda na opuszczony. Ale czy jest? Za chwilkę się przekonamy. O kurde, jego stan nie jest zbyt ciekawy. Wejście do piwnicy. Zasypane. Tu mamy jedno wejście otwarte. Kabina prysznicowa. W łazience nadal stoi. Ktoś tu chyba pomieszkiwał. Zobaczcie, zostało trochę ubrań. Piec kaflowy, pozbawiony już części metalowych. O kurde, wszystko przegnite. Tutaj wszystko spadło na dół. Zastanawiam się, czy warto tam w ogóle wchodzić. Skoro wszystko jest w tak nieciekawym stanie. Mam nadzieję, że schody wytrzymają mój ciężar. Wszędzie dziury. Mam nadzieję, że to nie runie razem ze mną. Ale widzę, że pomieszczenia są całkowicie puste. Chyba nie ma co ryzykować za bardzo. Tutaj nic nie ma. Ciekawe jak dalej. Wszystko przegnite. Słychać, jak się sypie wszystko. Tu coś mamy. Chyba najbardziej zadbane miejsce w tym budynku. Kasety VHS. I trochę książek. Ojczyste słowo. Kawałek meblościanki. Historia, klasa szósta. Wyobraźcie sobie, że ja się uczyłem z takiej książki. Tak. Dokładnie. Naprzeciwko jest jeszcze jeden dom. Za chwilkę spróbujemy się tam dostać. Bo tutaj chyba nie będzie zbyt wiele ciekawych rzeczy. Pensjonat na Strandwagen. Zachowało się kilka foteli. Dobra, schodzimy na dół. Bardzo powoli, żeby podłoga się pod nami nie zarwała. Ale widzę, że jest tutaj jeszcze strych. Ciekawe, co może być na strychu. Schody wyglądają na stabilne. Ale jest tutaj pusto. Więc nie będę wchodził. Schodzimy na dół i kierujemy się do domu obok.
udało się przejść i zejść schodami. Od razu kierujemy się do drugiego domu. Szkoda, że nie zostało tutaj zbyt wiele wyposażenia. Zobaczcie, dom musi być od bardzo dawna opuszczony. Wyrosła tutaj 3-letnia brzoza na dachu. Teraz idziemy zobaczyć dalej. Czyżby tam był jeszcze jeden dom? Kurde, chyba tak. Trzy domy po kolei. Można wejść do środka, ale czy jest warto? Piec? Czyżby tutaj nie dotarli złomiarze? Wątpię. Aczkolwiek można sądzić, że nie było tutaj jeszcze złomiarzy. Inaczej te elementy metalowe już dawno by zniknęły stąd. Tutaj też wszystko przegnite. Okej, dobra. Schodzimy. Na jednym z budynków zobaczyłem kartkę, że grozi zawaleniem. To faktycznie jest prawda. Te domy mogą w każdej chwili runąć. Są naprawdę w złym stanie. I ostatnie pomieszczenie również puste. Jedna szafa została. Dobra, lecimy do ostatniego domu. Został ostatni dom. Ten wyglądał na zamknięty, więc mogło się w nim coś zachować ciekawego. Ale zobaczymy, jak dojdziemy. Pokrzywy. Ten jest naprawdę w złym stanie. Tak jak myślałem, dom jest zabezpieczony w wielu miejscach, dlatego nie wszyscy mogą tu wejść. Zostało najwięcej wyposażenia.
niezwykłe przygody Olka i Walerki. Jeżdżę samochodem. Polski Fiat. Fajna książka. Czyżby tu była kuchnia? Wszystko na to wskazuje. Tu mamy nawet jakąś furę. Chyba. Zostało trochę przetworów. Zastanawia mnie, kiedy została opuszczona ta chata. Te wszystkie chaty, o kurde. Zobaczcie. Jaka meblościanka. Telewizor częściowo rozebrany. Najcenniejsze elementy, czyli miedzioszka, zostały zabrane już. Został się jeden talerz. Ciekawe. Takie firmy. Bolesławiec. Z Bolesławca. Tutaj też kilka zostało. A tutaj co? Łazienka. Złotówka, nasza złotówka polska. Dobra, idziemy teraz do drugiego pomieszczenia. Ale tu ponuro. Te stare kolory wyblaknięte. Nie widzę tu żadnego kalendarza. Można byłoby ocenić, kiedy dom został opuszczony. O kurde, jaka kanapa nietypowa. Piec kaflowy. Tutaj również nie ma drzwiczek. Nie wierzę, jeszcze obraz się ostał. Można wejść również na górę. Zobaczymy, jak tam wygląda sytuacja. Tutaj nie było źle. Więc można sądzić. A tu już byliśmy. Że coś tam zostało. Dokumenty. Tapeta zerwała się i spadła na szafę, zakrywając wszystko. Tu taki kamerlik mały. Kolejne pomieszczenie. Czyżby coś w rodzaju spiżarki? Chyba tak. Mamy tutaj grzybki. Chyba gruszkę. I wiele innych przetworów. Sypialnia. Ostatnie miejsce. To już ostatnie pokoje, które odwiedzam tutaj. Thank you.
kolejny salon. Szkoda, że nie ma kalendarza. Widzimy drugi dom. Ciekawe, dlaczego są opuszczone wszystkie trzy po kolei. Dobra. Moi drodzy, w tej sypialni zakończę eksplorację. Odwiedziliśmy dzisiaj trzy opuszczone domy w Rybniku. Niestety nie zostało zbyt wiele wyposażenia. Muszą być opuszczone od bardzo dawna. Niestety. Tak, nie mogę wam wiele więcej pokazać.